Radio 7 Toronto od poniedziałku do piątku od 6 do 9 rano, a w sieci internet 24 godziny na dobę ze strony radio7toronto.com. Kalendarium muzyczne się kłania. 11 kwietnia w 1941 roku zaczynamy w Rzeszowie. Wtedy to narodził się perkusista Józef Hajdasz, znany i ceniony perkusista w znanych i cenionych zespołach Blackout, a potem Breakout. W latach 80. emigrował do Stanów, ale wrócił do Polski, zmarł tam w 2015 roku. Kiedy byłem małym chłopcem, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Kiedy byłem dużym chłopcem, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Urodziny obchodzi dzisiaj Grzegorz Wasowski, rocznik 49, syn współtwórcy kabaretu Starszych Panów Jerzego Wasowskiego. On sam, Grzegorz Wasowski, to znany dziennikarz muzyczny kilku różnych stacji radiowych, Trójki na przykład i Radia Wnet, a także satyryk, a także były mąż Moniki Olejnik oraz były członek tego zespołu. Były członek parodystycznego zespołu Traperzy z Nadwisły, który właśnie przypominamy. Z tego słynę, że gdy spojrzał na dziewczynę, zanim zacznę grać, to ona mówi pas. Może właśnie więc dlatego wszystkie damy, mój kolego, już po rance mówią na mnie maksymal. A Grzegorz Wasowski teraz. W sanatorium lub na wczasach raczej łatwo o grubasa, łysy, stary, sztuczna szczęka, szkłajk, dwa od piwa dynka. Wtedy ja do akcji wkraczam, swoim wdziękiem je uraczam, żeby były w siódmym niebie, zawsze daję wszystko siebie, ale tylko jeden raz. Taki ze mnie maksikas. Zimny jak polo. Cichocinku, tam gdzie dom zdrojowy, maksikas rusza na łowy, na deptaku czai się na panie, każda szansa dziś dostanie. Taki ze mnie maksikas. 1955 rok. Na Jamajce urodził się wtedy Neville Staple. Był drugim wokalistą grupy The Specials, grupy uważanej za prekursorów stylu New Ska Blue Beat. Takiej bardzo śmiesznej odmiany reggae. Niby reggae, a nie reggae. Potem tenże Neville Staple założył grupę Fanboys 3, ale kiedy kilka lat temu Specials wznowili działalność, no to przystał do nich znowu. To jest ich przebój sprzed 30 lat. Najświeższy, jakim dysponujemy. W 1966 w Manchesterze w Anglii urodziła się modna kiedyś angielska wokalistka Lisa Stansfield. Kiedyś, czyli no tak na styku lat 80. i 90. podobno miała jakieś polskie korzenie. Niestety mało kto ją dzisiaj pamięta, choć nieustępliwie nagrywa, bo jednak zawsze była bardzo wysoko oceniana. So many things he didn't know, and
1970. Pianista Keith Emerson i basista Greg Lake rozpoczynają przesłuchania perkusistów do swojego nowego zespołu, no i znajdują przypadkiem jednego z najlepszych w dziejach. He had white horses and ladies by the score. Nazywał się Carl Palmer i w rezultacie powstało trio, przesławne w tamtych czasach trio Emerson, Lake and Palmer. Z tego słynnego tria dożył do dzisiaj. Tylko perkusista Carol Palmer. 1971 w poznańskim kościele świętej Anny Anna Jandar wzięła ślub kościelny. Niestety oboje już nie żyją. A to był ich pierwszy wspólny przebój. Kochali mnie, co zmieniło się, już nie wiem, że bez ciebie mi źle. Gdzie się taki znalazł, skąd się taki wziął? Dziwna rzecz się stała, jak zrozumieć to? No i ponieważ każda okazja jest dobra, aby przypominać twórczość Grzegorza Ciechowskiego, więc skorzystamy. 11 kwietnia w 2002 roku Rada Miasta Torunia ustanowiła Nagrodę Artystyczną imienia Grzegorza Ciechowskiego dla młodych artystów, którzy czerpią inspiracje z różnych dziedzin sztuki. Anioły, gdy spadają, nie wiedzą, gdzie jest dno. Anioły, łatwo złapać, łapek na nie znam ze sto. Anioły są naiwne i zawsze myślą, że to całe zło o mnie nie właśnie je. Dlatego tylko moja bądź i tylko przy mnie bądź. Już tylko moja bądź. 2006. Sąd w Los Angeles oficjalnie zakończył blisko 13-letnie małżeństwo Richiego Sambory, gitarzysty Bon Jovi i urodziwej aktorki Heather Locklear. Richie Sambora wcześniej dzielił łoże m.in. z piosenkarką Cher, ale rzucił ją, bo jak oświadczył, dbała tylko o swoją urodę i w związku z tym... W związku z tym chodziła wcześniej spać razem z kurami, kiedy on chciał, no chciał się bawić. Richie Sambora w młodości wiele czasu spędzał w domu swoich dziadków, którzy byli Polakami, emigrantami z Polski do Stanów. Kwietnia 2006 rok. Umiera na raka w wieku 52 lat June Pointer.
wokalistka zespołu Pointer Sisters. Zgodnie z nazwą był to zespół najpierw czterech, a potem trzech czarnych sióstr, popularny w Stanach przez cztery dekady, niesłychanie uniwersalny stylistycznie. Dwie z sióstr już nie żyją, ale zespół działa nadal pod nazwą Pointer Sisters, bo trzecia z sióstr prowadzi go wraz ze swoją córką i wnuczką. W 2009 niemiecka piosenkarka Nadia Beneisa ze znanego girls bandu No Angels została aresztowana pod zarzutem umyślnego zarażania wirusem HIV. Mając 17 lat, piosenkarka ta miała uprawiać seks bez zabezpieczeń z trzema partnerami, no i nie poinformowała żadnego z nich, że jest nosicielką wirusa HIV. Groziło jej do 10 lat więzienia, ale dostała 2 lata w zawieszeniu i 300 godzin pracy społecznej. Jeszcze rok 2017, kiedy to umiera w wieku 72 lat John J. Jales, amerykański muzyk, szef zespołu J. Jales Band, szczególnie popularnego na początku lat 80., kiedy to na listy trafiło m.in. to nagranie. O dziewczynie, w której bohater się zakochał, gdy nagle ukazało się jej zdjęcie na rozkładówce pewnego magazynu dla panów. No i teraz chłopak ma dylemat, jest rozdarty między sprzecznymi uczuciami, rozczarowaniem i nieustępującym pożądaniem. Yeah, it's really just too much.